Zasilek! Co tam? Nie widzi ojciec, że balony rozwiesza? Ale fajnie wygląda. Chodź no tutaj, nie. Dążysz się jeszcze raz wyjść. Chodź. Ale to wyżej. Troszeczkę wyżej. Odsuń mi trochę te mikrofony dwa. Niech no to ja nagłosienie sprawdzę. Dobra. Bo sprzężenie jest jakieś. Hej! Rysiek! Sprawdź się o ten głośnik. Nie słyszysz? Bo on nie działa. Liczyło na mnie. Ale dobrze, no starczy czy nie? Zagram ci na próbę. A ty odnieś te dwa głośniki. No. Ale słuchajcie, no nie wiem. Raz, ojciec, już kończy. To by pomógł jeszcze. Raz, dwa. Zaraz wystąpi Michael Jackson. No to jest, Stasiek, konferansjera się zabawia. No, dobra. Odsuń się, Stasiek. Uwaga. Atencją, wnimanie. Próba mikrofonu. Posłuchajcie, ludzie, jak to z głośników w buzie. Ten nasz hymn strażackie tango. No, oczywiście, bez tego żadna zabawa by się nie mogła obejść. Tylko tango i tango. Jakby już ojciec czego innego nie umiał zaśpiewać. Komendant zakichany. Strażacka gra, orkiestra, jak morze szumi wal. Na hebnowanych deskach wiruje tysiąc bar. A ja cię szukam w tłumie, jak drogi pośród gwiazd. I znaleźć się nie umiem. Daj se, Stasiek, spokój i nie wnerwiaj. Jak chce się już popisywać, jaki to z niego artycha, to niech se ulży. Co to jest? No jak to taki przyśpiew? No ale gdzie, słuchajcie, co tam jest? Stasiek, co tam za frajer się kręci koło garażu, co? Widzisz go? No, widzę. A nie znasz go? No, pierwszy raz na oczy, gościa. Morda jak portret pamięciowy i ta kurtka z świekami i ten rudy czub na łbie. No, może wpadł tu na zabawę z innej gminy. Albo może ma tu jakąś dziewczynę? A co? To za czym by tu tak filował? Oho, ślepi jak zeza miał parafianin jeden. Wiesz co, chodź, lepiej sprawdzimy go zaraz. No tak sami? Co, pękasz? No nie, tylko... Tylko co? Wiesz, no. No co? Coś się tak zapowietrzył jak ten wór strażacki na zawodach. Chyba możemy gościa spokojnie zapytać, skąd tu spadł, nie? Nazwisko, pseudonim, kontakty. No, a jak nie jest sam? A tam za rogiem jeszcze ktoś wartuje? Zawsze jest wyjście, chłopak. Od zaplecza go podejdziemy, od kuchni. O, chodź, zaraz go sprawdzimy, czy on sam jest, czy może z kimś jeszcze. Nie ma się to szczypać, Stasiek. Tylko oczy trzeba mieć dziś szeroko otwarte, bo na zabawach to teraz często zadyma się robi. O, świetnie, że jesteście. Sam raz, bo już Tuśka miała wołać jakiego chłopa do nas, żeby nam pomógł chociaż ten, o ten gar, wiecie? Z czerwonym barszczem na płytę wstanie. Dacie radę? No, może i damy. Ale Adam, to no nieźdź, giniemy. A twoje no. Mamy też jakoś nie widać, Adam. Właśnie. No weź tam. Co ta Irena tak jest późnia, co? Miała być o drugiej najpóźniej. Ej, będzie. Tylko obrządki porobi i krowy podoi. No nie chciała, wiecie, żeby ojciec sam doił. Stary wścieka się wtedy i szarpie te krowy po dójkach, aż kwiczą z bólu. No, Stasiek, bierz no za ucho. No, a ty, Tuśka, lepiej odsuń się na bok. Dobra. Chcę dźwignąć ze Staśkiem garnapy. Ten diabeł po zaułkach chodzi. O, nieszczęście nie trudno. Powoli, noż nie szarpcie tego, Boże, no ponalewanie na posadzkę, no. Jeszcze się poślizgnę i rypnę jak długa. Ano tak, Tuśka, daj no szmatę. No coś ty taka rozkojarzona, co? Szmatę daj, mówię, nie słyszysz? Szmatę? Ale którą? O matko, jak to którą? Do podłogi pod samym nosem ci leży, nie widzisz, czy jak? Ta? No ta. O Jezu, lelum polenum z ciebie. Zanim się obudzisz, to ja robotę skończę. A co tak mama to robi jak na akord? Bo albo coś robić, albo w domu zostać. No dobra, to my spadamy do swojej roboty. Chodź, Stasiek. A nie przynieślibyście nam jeszcze z pary polan z tej kupy pod garażem, co ono, chłopanie? Ja sama przyniosę. Ty, a ty ubrana, jesteś prawie że elegancko. No właśnie. Siedź, Stasiek wam przyniesie. On jeszcze jest w roboczym ubraniu, prawda, Stasiek? No tak. Wszystko ja i ja, jakby to był prywatny Sylwester, a nie strażak. Nie martw, Stasinek, tylko chodź prędzej, pomogę ci jakoś. Idziemy, chłopaki, raz, dwa. O, Stasiek, przodem. Ta znowu idzie wyglądać tego kawalira zakichanego. Oj, Boże.
No, coś czuję, Tuśka, że chcesz się starej urwać troszeczkę, co? A żebyś wiedział, już nerwów do niej nie mam. Tak mi dokucza i dokucza. Nawet dzisiaj. Wszystko mi wymaga. Wszystko czy kogoś, co? A ty o czym? No, panu Zimoniu na ten przykład. Nie przez niego to tak stara nalatuje na ciebie? Pewnie, że przez niego. Na siłę by mnie chyba za niego wydała, wiesz? Takiej się samej do twojego stryjcia spiesz. Nie powiesz mi chyba, że ty nie czujesz do Sylwusia mięty, Tuśka, co? Bo nie uwierzę. A jak czuję, to co? No co w tym złego? Mam swoje lata. Adam! Co wy się tak wleczecie i wleczecie? Nóg nie macie? Nic, nic. Tu i lepiej i dzioba tak nie wysadzaj na podwórze, sierotko. Bo jak cię facet zobaczy, to spłynie ci chce. Zerknij no najpierw za rogu, a nie tak otwarcie. Jaki facet? Co za facet? Adam? Co? A nieważne. No i co, sierotko? Stoi tam jeszcze przy śmietnikach? Nie, jakoś go stąd nie widzę. Może polas za remizę. Albo spłynął już. Ale spuść wodę na niego. Ach, lepiej jeszcze na drodze sprawdzę od głównego wejścia. Kto tu się niby kręci? I czemu wy tacy obaj jacyś czujni? Przecież nikt chyba straży nie podskoczy, jak bal robi. No i wójt jest ze straży. Ej, Tuśka. Ty, kochana Wiesiutka Sroki, to chyba nie znasz na tyle, chociaż u niego miałaś robotę, żebyś wiedziała, że to gangster i mściwa szuja. On nigdy sobie nie pozwoli na to, żeby mu tu nagle konkurencja dla tego jego disco ryżysko Texas wyrosła. Zaskoczyła ci? Myślisz, że on nam przeszkodzi? Wszystko jest już prawie przygotowane do balu. Mówię ci, że teraz co zabawa, to zadyma. W razie czego nie wychylaj się. Gdzie ten Stasiek Polazo? Wcięło go czy jak? Stasiek! Stasiek! To co będzie z tymi polanami? Przyniesiecie czy ja mam może sama wziąć? Wracaj do kuchni, Kopciuszku. Zaraz będziesz miała te polana. Stasiek! Stasiek! No i gdzieś go wcięło, pacana, no. Stasiek! No co się tak wydzierasz, jabłońszczak, jakbyś konie w lesie zgubił. Nie widzisz go tam? Tam jest. To ty, Paweła. Jak tam, co ty tu robisz? Jak to co? W charakterze stójkowego się stawiłem. Edek sam mnie poprosił. Na bramce mam stać z chłopakiem w parze z Ryśkiem Kumosą, żeby porządek tu był jak ta lala. Akurat ty. Aha, a co? Paweł nie ma siły, czy jak? O, dobrze. Ma i chwyt zna. Dobrze, młody gadasz, dobrze. Dzisiaj tu trzeba będzie oczy mieć jak te joja na gumce, żeby wszystkiego dopilnować. Jabłońszczak, o, jak joja. Ale ty przecież do straży nie należysz, no więc jak? I co z tego? Kazał komendant, żebym był w zastępstwie tego mojego starego, to jestem. Ty, Paweł. Słuchaj, a nie wiesz, co tu za jeden taki czub się tu kręcił? W czarnej skórzanej kurce, z ćwiekami był, oko bystre. Ja to też go widziałem na drodze, jak wracał stąd. To Felek, rozpiżaj z zatorów. Niedawno wyszedł z pudła, szajbus, bo się ja grabek namykał. Poznałem go kiedyś dobrze, jak u złoto wyrobiłem w stolarni. Z kicia wyszedł? Amnestynko ostatniego objęło. No, jak mu tam parę paragrafów zdjęli. Wiecie, ciasno teraz w sanatoriach, to nawet fest gitar. Wypuścili przed świętami spódli. A ty nie za wcześnie przyszedłeś, Paweł? Jak masz stać na tej bramce? Zabawa zaczyna się dopiero o 7:00, a teraz jeszcze dekoracja się kończy i kuchnia coś tam pichci. Kanapki, nie kanapki, dziewczyny dekorują. Co mam siedzieć tu w chałupie ze starym się szarpać? Tu ruch, tu szum, wir. Jak na odpuście, nie? Tylko, że drewno trzeba babą do kuchni co i raz nosić. Tuśka. Dobra, zaraz ci podrzucimy. Jedek cię woła, chodź. A co tam? Mówił, że ty masz śrubokręt. Tak, mam. Jak nasz bywszy prezydent, został mi tylko śrubokręt. Ale to nie śrubokręt potrzebny, tylko fachowiec. No to ja lecę po drzewo. Czekaj, mały. No, teraz będzie można pogadać spokojnie. To co? Sprawdzałeś, młody, gdzie by się tutaj usadzić mojemu kumplowi z tym cichym browarkiem. No co ty, no chwili czasu nie miałem. Tak mnie tu wszyscy ganiają. Jak nie mikrofon staremu podstaw, no to drewna babą nieś. Albo jakiś garnek wrzuć na płytę i tak od rana prawie zwariować. Nie, ty już tu nie kręć, tylko powiedz lepiej, że się starego boisz, tak? Co ty, ja? On jest taki zalatany, że jemu możesz nawet dwie lewe beczki z piwem pod sam nos podstawić i tak nie odróżni, która z bufetu, a która na lewo idzie. Gorzej będzie za damę. Z nim? Bo co? Przecież on nie komendant. I nie on tu szefuje. No ale wiesz, no, po magier. Nosa wszędzie wpycha. A na estradę, do kuchni. Na niego też się znajdzie sposób. Już ja to w środku przegłówkuję, jakby go tu tam zabawą zająć. No.
Wtedy będziemy mogli nasz browar i fajki taniej opychać z bokowca, ile się da, wiesz, no. Niby żartem, niby serio, no, będzie szło. Jak oni coś wywąchają i do mojego starego, twojego kumpla sypną. Nie łam się od tego, my będziemy na sali i my będziemy czuwać. No co tak patrzysz, jak ten bum do lustra, no. Nie wierzysz mi? No czy jak? No co ty, no? A może ty już zdryfiłeś ze strachu i boisz się przyznać? Ty młody, co? Ty mi mów! Co ty? No ja zawsze przecież potrzebuję parę groszy skubnąć, nie? A ty. I będziesz miał swoją kasę, abyś tylko był czujny i meldował mi o każdym ruchu. Adama Jedka i kabujesz o każdym ruchu Adama Jedka i będzie grało, co? Gra. No, powtórz, co masz robić. No, będę stał w rogu sali z balonami. I wszystko masz mieć na oku. No nie martw się, nie będzie żadnej obsów. Ale w porządku, no, a dorzucić... Czekaj, dorzucę ci też trochę tych balonów. Jak zobaczę, że jesteś sprytny. Innych, no, niby jakich. No, to takich... Młody, co to bez nich dzisiejszy wieczór niewiele wart, środko Boże, no? Kapujesz? No, bo jak się Nasylwka pokocha, dotrzyma aż do świętego rucha, młody. Co nie wytrzyma? Miłość, iż ty dzieciak, znaczy z ciebie. Chyba wiesz, że są baloniki kolorowe i baloniki do dmuchania. No. Uczyli was w szkole? Nie musisz tak kurczę truć, no. No nie wiem tylko, jak mam to sprzedawać ludziom, no, razem z balonami. A jak? A tylko tym, którzy cię o to poproszą, kapujesz? No ale skąd ludzie będą wiedzieli? No, skąd? No ja w tym głowa, moja głowa. Punkt informacyjny dla zaufanych będzie u mnie, przy browarze. O, Paweł, patrz. Widzisz, kto przyjechał? Kajfasze, chyba ślepy nie jestem. To... Czekaj, co oni tam mają w bagażniku? Szampan. No tak, czy szampa. Idź sprowadziutko jakiegoś chłopa ze środka do pomocy, dobra? A może ja ci pomogę, co? Raptem te dwie. Zwariowałaś, kartony chcesz zwijać butelkami, dziewczyno, mowy nie ma. Idź. To może ja, co? Czołem i uszanowanko. A, cześć Paweł. Ale się napatoczył, chłopie. Drobiażdże. No, może ja pomogę, dobra? Ty, przecież... Polan miałeś zanieść Repetowskim. Śmigaj, no. No i to już. Wiesz, Paweł, jeden, a ja drugi. No. Otwórz nam te drzwi. To ja lecę do kuchni, kiedy tak. Jak Paweł wziął, to pozamykaj samochód, Józka, za nami i prowadź prosto do bufetu. I jeszcze moment, dobra? Ja pójdę pierwsza. Dobra. Otka, a teraz... A teraz wy. Skąd ten szampan? No w końcu Sylwestra mamy raz w roku, nie? Cześć, Paweł. A no cześć. Dobrze, że jesteś, Czesiek. A tu jest jeszcze tyle roboty. Ale tak sobie pomyślałem, że może wcześniej paść. I dobrze zrobiłeś. Trzeba jeszcze te reflektorki zamocować, położyć deski na stojaka, żeby było gdzie urządzić ten bufet, nie? Spokojnie, komendancie, pokaż wpierw, gdzie ten szampan postawi, żeby zawczasu nam nie wyparował. Musi północy doczekać, bo to nasza prywatna inwestycja. Rocznica poznania mojej żony, no i to w remizie. Do bufetu go zanieście na razie i w kąt postawcie. A jak potem magazynek żarcia opróżni się, to wnętrzność tam wstawimy. Aha, dobra. Kochani, a kto tak powiesił te balony? No cholera! Komu on satyra, to chyba jakiś zezowaty. No jak to kto? To twój rodzony syn, stryjaszku, no. Stasinek? A gdzie on jest ten? Gania ten latawiec jeden. I niech to zaraz poprawi. O, czekaj. Ale co, to on Polana do kuchni nosi. A co, zabłaś go może, co? No pewnie. Niech zaraz się na to weźmie, a tak w sercu. No to już. No patrz, jak to wygląda. No piu, piździu. Jeden tak, drugi inaczej. No może piąty można dostać od tych kolorków. Wiecie, trzeba było to chyba na przemian może wjeżdżać. Nawet mu to przekaże, a teraz... Teraz może gdzieś siądziemy na chwilę, co? Masz czas? Może tu, to co? No,
No masz czas czy nie? To dla siebie to zawsze się czas znajdzie. Dobra. A o co chodzi? Józka, ty też masz coś do mnie? Też, to samo co Zenek chce ci powiedzieć, bo to tak samo dotyczy jego i mnie. No to sobie tu klapnijmy, o tu na chwilę, tak. Jakąś oranżadę może ktoś mi poda. Adam! Daj mu mi jakąś tam butelczynę oranżady, bo mi w gardle już zatkło. No to będę musiał zajść na zaplecze, bo chyba już wyszła. No to zajdź i przynieś, cholera. Niczego do dzisiaj się doprosić nie można. No, słuchaj. Idę, jak chce pan komendant i władca życzy. Dobra. Nareszcie się ruszył. A wy? Wygadajcie, w czym rzecz, no. Co wy macie jakieś takie miny, jakbyście nie na Sylwestra przyszli, tylko na pogrzeb? No to jest. Humor zadyla. Coś wam nie pasuje z tą zabawą dzisiaj, tak? Nie. Zabawa, ale no, życie życiem, prawda, Jestka? Tak się rozglądam po tej remizie. Pamiętasz, Jestka, jak żeśmy tu pierwszy raz w życiu razem tańczyli, to... Słuchaj, powiedz lepiej Jedkowi, jaki nam dzisiaj pan Srokas prezent sylwestrowy zrobił z rana. Nie macie lepszych tematów? Zaraz, bo jest o czym mówić. Właśnie. Nie, tutaj naprawdę nie można się dogadać tutaj. W ogóle wszyscy coś robią, spokojnie. Ciebie, to zaraz przestaną. No. Ty, możesz tam nas nie stukać chwilkę? Dobra. Jak trzeba, to trzeba. Gadajcie, o co chodzi. No o to, że dziś z rana zjawił się u nas osobiście pan Sroka z kwiatami. A jakże i z butelką szampana. No. Wiesz, życzenia nam złożyć. No, humor, satyra, bajer, to on potrafi zawsze odwalać. No i wiesz, taka gadka szmatka leci, więc ja poszłam do kuchni kawkę mu zrobić, a on jakby tylko na to czekał. Bo do Zenka mówi tak. No. Zenek, ja wiem, że Jabłońscy to twoja najbliższa rodzina i tobie wypada trzymać z nimi, ale dzisiaj musisz wybrać, bratku. Albo idziesz na Sylwestra do remizy, czyli grasz mi na nosie i narażasz swoją żonkę, albo siedzisz w domu. No, a jak ci baba będzie coś marudziła, to masz. A ja stawiam ci bilety na Sylwestra do centralki w Kazimierzu. W Kazimierzu? No tak, w Kazimierzu. I wyciąga dwa bilety do centralki i normalnie rzuca je na stół. No, hojny facet, nie? No, i co ty mu wtedy zalej na to? No, patrzę na tę jego czerwoną ze złości gębę i spokojnie mówię tak, no, boss. Robota to jedno, a zabawa to drugie, tak czy nie? No, pracuję u bossa dzień i noc, ale bawić się raz w roku chcę tam, gdzie mi pasuje, prawda? No, tak mówię. Zresztą dziś rocznica, jak z Justką się poznałem na balu w remizie i chcę tam iść. No. A on co? A no nic, jakby głuchy był. No, nabzdyczył się jeszcze bardziej, brzuch wypiął i gada, że u mnie nie ma coś pół na pół, kajfasze, i albo jesteście u mnie do końca i gramy w jednej drużynie, albo idziesz u mnie na aut. O, tak. Powiedział? Tak powiedział. I zwolnił się? No nie, ale groził. No, a ja akurat wchodzę do pokoju z kawą i słyszę te słowa, rozumiesz? Tak. No, słyszę i szlak nie trafia. I mówię, pan przypadkiem nie przesadza, panie Sroka? Tak. A on, żeby się wyłączyła, no, takie chamidło. W moim domu mnie usadza, jak jakąś flądrę. No, tam zaraz, flądrę, no, on ma taki styl, że niby taki... Słuchaj, może sobie mieć taki styl, ale nie u mnie w domu. U nas trzeba się zachowywać jak kulturalny człowiek, a nie jak chamidło takie. Tak, nie, być się, Józka, złość piękności szkoli. No, i jak to się skończyło? No, normalnie. Postawiłam kawę na stół i mówię, dziękujemy panu za wizytę i zaproszenie, ale my jałmużny sylwestrowej nie potrzebujemy. A bawić będziemy się tam gdzie będziemy chcieli. I obiecaliśmy sobie, że będziemy się bawić tam, gdzieśmy się poznali, kiedyś. O. Tak, a jak on się zmył, to ja z Justką od razu do jego sklepu zajeżdżam, biorę dwa kartony szampana taniej, że niby dla jego pracowników, no i to może należy, no i prosto tu przyjechaliśmy. To kartony, to twoje. No moje. A ja myślałem, to może składkowe. Nie, moje, a niech się hamdowie, że mam go gdzieś z tą jego robotą. Znaczy, że nie może się pogodzić, że ja robię tu zabawę. No tak. I do końca próbuję. No, tylko musisz uważać, bo taką charówę jak u niego od świtu do nocy, to ja se sam zawsze znajdę. A abym tylko zdrowie miał. No. Pewnie, że znajdziesz. Ale oczywiście. Adam, gdzie ty gonisz z tą oranżadą? Przecież butelki z napojami są już ustawione. No i po co te sale zastawiać niepotrzebnymi butelkami i skrzynkami po kątach? A kto to będzie sprzątał? Może ja coś? My, a to dla komendanta. O, tak się podpalił do roboty, że trzeba go troszkę przygasić. O, masz trik. Ulżyj se trochę. Spokojnie, Edziu, bo się ochwacisz i gardło se przeziębisz. Co ty, dziecko jesteś czy jak? Nie. Więc tym bardziej przedszkolanki dziś nie potrzebuję, Wanda. Ty nie masz innej roboty tam w kuchni? Coś to taki cienki. No niech mu pani da lepiej spokój. Przecież ten dzisiejszy jubel na jego głowie w całości, no i... A jak coś nie wypali, to... Wszyscy no,
ale zjedzą, jak zjedzą, ale z komendanta straży to pogonią Edka na pewno, jak bal nie wyjdzie. I po co mu to było? Nie mógł się ze Sroką jakoś dogadać? Może by mu na tę motopompę dał jaki grosz? Trzeba mu było tego Sylwestra Strażackiego robić i brać se kłopot na głowę? Teraz to co, mogę już stukać i przybić te dekoracje? No możesz, i no co stoi? Możesz, tak szybko. Wiecie, może Paweł się włączył na całego, to cud chyba. Udało się Edkowi jakoś ruszyć w końcu ludzi z domu, że miło patrzeć. A każdy przedtem to tylko narzekał albo się zarzekał, że na Sylwestra Strażackiego to w życiu już nie pójdzie. Takie to czasami burdy były, nie mniejsze jak w tym Teksasie Sroki. A tam bliźniak to teraz jest. Człowiek ma tyle kłopotów na głowie tam, gdzie mu się bawi. Słuchaj, ten Paweł to z wami przyjechał, czy ja? Z nami? Nie, a czemu pani pyta? No bo myślałam, że z wami. No przedtem go jakoś tu nie widziałam. Może się krył? A wiesz, że ja go wolę mieć na oku. A co? No. Jeszcze się nie pogodził, że coś kadała mu kosze? Tak, pani Wando? To taki ci z niego kawalił dla Tuśki, jak ze mnie baletnica. No przecież oni się kiedyś ku sobie chyba mieli, co? A kto niby? Moja Tuśka z tym wilkiem. A co, nie podłaził to on do niej? Nie reparował to wam dachu, czy drzwi w chlewie? I co z tego? Wpierw jego stary rozwalił drzwi siekierą, to młody musiał reperować, żebym policji nie wołała. Kubeczki, Juska trochę bardziej z przodu, kochana. Z przodu. Tak. U was dzisiaj to podwójne święto, co? A dlaczego niby? No jak, raz, że Sylwestra i Bala, dwa, że przyszłego zięcia, imieniny. A kiedy on będzie, bo coś go tu nie widzę. A, tam mnie pytasz. A kogo mam pytać, a? Rozumiem, Tuśkę trzeba pytać, tak? Lepiej ty jej, Juska, nie pytaj, proszę cię. Niby dlaczego? Ojej, dlaczego? Dlatego, kochana, że ten cały zimoń to wydaje mi się niezły miglan, wiesz? Bo ja takim gładyszom to nic nie ufam. Że gładki aż na to, co w tej gadce, to ja wiem, owszem, nie powiem, ale tak, na ogół to równy z niego gorzej. A, równy, gładki i latawiec niewąski. Wiecznie gdzieś lata, a ty go szukaj jak wiatru w polu. Ale cicho, bo Tuśka właśnie sztućce tu niesie i ani słowa przy niej. Mogę cię prosić, no? No rozumiem. No. Pewnie się denerwuje, że go tak długo nie ma, co? No ja nie wiem w ogóle, czy on w ogóle tu gdzieś będzie, aha, wiesz? No skoro nawet na święta się nie zjawił, narzeczony, a niech go diabli. Rozumiem. Zenek, pomóż nam. Nie, ja mu muszę z Pawłem dwa słówka zamienić. Paweł, możesz ze mną na chwilę? Chodź. Waga, próba. No, próba, tak, próba, raz, raz, dwa, raz. Ej, już coś nowego, Katuja. No może odejdziemy jeszcze na zewnątrz. Przy tych głośnikach, przecież nic się nie da zdobyć. Tak, wyjdźmy. Ty, Tuśka, też z nami? Co ty tu poboszasz? Tu powietrza trochę. Wystajesz, do środka. Trzeba go doprawić. O, przy tych garach w kuchni zadusić się można. No dobra, to inaczej. Co ty, na dwór w samym tylko aby sweterku, przecież zaziębisz się. Szalik, przejdę się dookoła, powietrza złapię. Ej, ty Wilczewski, trzeba mieć dzisiaj oko na co innego niż na baby. A, na co niby? Na to Paweł, co nam dziś Sroka może wykombinować. Ty, co tam ja? Ja strażakiem nie jestem, no, tylko tym, no, gościem. No, a właściwie to pomagierem po sąsiedzku z Jabłońskim. No ale złotówę znasz lepiej niż tu wszyscy, prawda? No, bo pracowałeś trochę u niego, nie? No z nami co z tego? No a to, Wilczewski, że jak już tu jesteś i masz być na bramce, to musisz mi meldować o każdym człowieku złotówy, który się pojawi na drodze, rozumiesz? No i co w łapach trzyma. A co, pan jesteś co, uzbrojony jakoś, co? Nie, ale co któryś z cwaniaków złotówy potrafi, to ja wiem na pamięć. Na tych jego psów to ja wyczuwam na kilometr, a ty nie? Co? A ty ja też, ale mnie za wąchanie nie płacą, tylko za pilnowanie drzwi. O. Jedno drugiego nie wyklucza, kolego. A tu naprawdę może dziś być gorąco. A z powodu co? Powód w życiu zawsze jest ten sam. Rozumiesz? Albo miłość, albo pieniądze. No dobra, no wziąłem sobie to do głowy, no. Co, jeszcze coś? Tak, weź sobie to do serca, Wilczewski, co ci mówię, bo masz tu i swoją dziewczynę chyba, nie? No, no co tak patrzysz? No i chyba Tuśka nie jest ci taka całkiem obca, żebyś był taki obojętny. No sam widzę, jak na nią patrzysz, na coś. No ale tak, gdzie ta Tuśka polazła, no? Tuśka! Tuśka! A gdzie tam błądzisz, co? Daj mi to. No co, tak stoisz w samym sweterku, no co, no? No na co czekasz? Nie twoja rzecz. No dobra, no nie moja, tak? No nie wiem, no chodźmy do środka, ubierz się jakoś w palto, no. Chodź, no.
Chodź. Do środka. No. Może tu, bo tu ciszej. No tak, no wiesz. Oj, dzisiaj to może być różnie przez te noc. Te, no. Co te? A, no nieważne, no. Fajnie wyglądasz w tej fryzurze, wiesz? Dzięki. Naprawdę fajnie. Do twarzy ci z tym kokiem. Tylko to mi chciałeś powiedzieć? Nie. Wiele bym ci miał do powiedzenia, gdybyś mnie naprawdę chciała choć raz wysłuchać do końca, ale ty chyba o kimś innym myślisz, co? Przecież cię słucham. No co tak patrzysz? No. Bo ja chyba muszę poważnie wreszcie pomyśleć o życiu. O, wiesz. No. To ci się tak zebrało nagle. Nie wiesz, Piotrek niedługo wychodzi z kicia. No, może zechce tu wrócić na trojaki. No, to chyba sama rozumiesz, że coś się tu musi zmienić. No. Tak sobie kombinuję, że obaj na śmieciach ojca siedzieć chyba nie możemy. No, ja wiem. Teraz na wsi, jak się chce coś robić, to w końcu chyba można się jakoś na nogi postawić. No, można, byle z ostrożną. No. Ale nie przy moim starym i Piotrku. No. Czy to wiadomo, czy jemu szajba jak staremu nie zacznie odbijać? No, ale coś chyba musisz robić, nie? Od jutra nowy rok. Dobra pora, żeby się powiesić. Po co zaraz to krakanie? Nie jesteś ostatnim ciamajdą, Paweł, żebyś sobie nie dał rady w życiu. Ale co to za życie, Tuśka? Jak się jest samemu na tym świecie, jak ten palec... Co to? Jak to? No, nie rozumiem. Jak to samemu? Jesteś przecież z ojcem. Tu masz dom, gospodarkę. Możesz być i z ojcem, i z bratem. No jak? Tak, ale... Tuśka... Że... A, no, nieważne. No... Nie będę ci dziś zawracał głowy i psuł zabawy, bo po co? No nic mi nie psujesz. Ja też powiem ci szczerze. Nie mam specjalnej ochoty do tej zabawy. Właściwie przyszłam tak do pomocy Edkowi. Naprawdę? Tak. Nie... Robisz mi chyba w balona. A dlaczego miałabym kłamać? Chyba możemy ze sobą raz szczerze pogadać. Z nowym rokiem każdy ma przecież jakieś swoje postanowienia i marzenia. Wiesz... No, ma. Jak ma o czym naprawdę marzyć, no. Albo o kim. Tak jak ty. A co masz na myśli? No jak? Weselisko z Zimoniem. No, to raczej pewne, co? No wiesz sobie żeś wymyślił. Przecież on nawet na święta do nas nie zajrzał. Ale to zimno, wiesz? To chodź. No. Duszka! Duszka! No co ty po kątach stajesz? Do środka! Do środka! Biegu trzeba poprawiać! Trzeba pracować, a ty panów jak chcesz, bo pomóc to też się nie szwędaj! Mama uważa, bo się nas raz przywróci. Dobrze, dobrze. Pani sobie może, jak pani będzie komendant. No widzisz go, Tuśka? No, a gdzie ty znów gonisz, Tuśka? Posłuchaj, dziecka, już to wolę, jak mamy ględzenie. No Boże, panie drogi. Niech pan w końcu pokaże, co potrafi. No, panietku, a coś klamie, panietku. Tak? No to na ogólne życzenie Tusi może taką piosenkę, którą mi nagrała orkiestra strażacka. Życie blaski ma i cienie, każdy o tym wie. W radio sobie fale zmienię, ale w życiu nie. Grunt to się nie dać, nie dać, nie dać.